Cześć, witam was! Przed wami trzeci odcinek wyścigu kamperami po całej Europie! W tym programie rywalizujemy ze sobą, wykonując różne wyzwania podczas naszego wyścigu kamperami. A jest o co walczyć, bo główna nagroda to ponad 100 tysięcy złotych! W finale poprzedniego odcinka okazało się, że tej nocy nie będziemy mieli kempingu, nie będziemy mieli gdzie spać. I naszym zadaniem będzie... Dzisiaj, ze względu na to, że nie mamy kempingu, kemping organizujcie sobie sami. Śpicie na dziko, pojedziecie sobie do kogoś, tutaj nie będę wam nic narzucał. Możemy robić co chcemy. Możecie robić co chcecie, ale musicie, nie możecie być w obrębie 3 km w każdą stronę od tego hotelu. Również w poprzednim odcinku mieliśmy okazję wylicytować przedmioty, które drużyny mogły na spokojnie sobie przeglądać, zastanowić się, do czego mogą im się przydać. To jest ważne, latarka jest UV. O, UV. Ty, może być coś napisane. Coś na ufawie. I mamy czytnik, no to gij. Czytnik i jesteśmy dogadani z Natalką, więc jest dobrze. Proszę państwa, my kupiliśmy sobie tą... Kopertę. Tą kopertę. To jest jakaś kartka. Nam w licytacjach słabo. Dobra. Niespodzianka w przyszłości. Tyle. Musimy zrobić sojusz, żeby jutro nie robić wrogów. Możemy komuś sprzedać tą kartę taniej, za 150. Biorę. Duro. I nie będziemy mieć wrogów, a oni będą mieć hajs 200. Tak, i nie mogą wtedy tego na nas użyć. Tak. Gól, chcesz zarobić? No, co? Wiedziałem, że przyjdzie. Witasz dzikaczy z Trablesie. Ciema, chcecie zarobić 5 tych? Jak? Za darmo. Sprzedajemy wam kartę biorę? No. No. Za 150, ale nie używacie jej na nas. I tyle. Poczekaj, ale czego oni to robią? Przecież to jest bez sensu. Nie, ja będę oni z wami szczery. Oni tracą... Po prostu nie chcemy sobie wrogów robić. No ej, co ty tu robisz? Ej, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Przeciwko wam. Ja bym na posłuch poszedł. Ja w to idę. Po kolacji, dobijmy targu. Przybite. Ręka jest podana. Wszyscy zjedli sobie jeszcze na spokojnie kolację i zaczęła się akcja. Nasz deal z Karolem, ja mu sprzedaję to za 150. Dobra, no. Tego wieczoru w komunikacji między drużynami zaszło kilka nieporozumień i wyszła z tego całkiem spora drama. To bo nagle teraz że wy nas wystawiliście, to wy nas wystawiliście. Ja z Natalką mówiłem, że nocujemy razem i że jest to ustalone, że szukamy razem miejsce na nocy. Dobra, nic na siłę, jedźcie sobie sami, w ogóle nie ma problemu. Szczerze, my się nie musimy do niego dokucować. Co więcej, za tą wystawkę możemy jakby pewną rzecz zrobić. Możemy w pewien sposób się odwziąć. To jest już wojna, to jest wojna, to jest wystawka, wystawili nas. Ja chciałem wam trochę o co w tym wszystkim chodziło. Więc czerwoni zapytali niebieskich i zielonych, czy chcą wszyscy wspólnie spędzić noc. Oni się zgodzili. Jednak zieloni i niebiescy mieli wspólny interes. Jedni mieli czytnik dyskietek, drugi dyskietkę. Uznali więc, że lepiej będzie spędzić noc tylko w dwie drużyny, dzięki temu budując sojusz i wykorzystując te dwa przedmioty, które bez siebie nie będą prawdopodobnie przydatne. Mam duże informacje. Wiecie, co było w tej kopercie czerwonej? Co? I to jutro się fest przyda. Przychodzę z propozycją. Nasze drużyny są na przegranej pozycji jutro. Łazmy na to logicznie. Tam już się sojusz jak. Tam jest no, sojusz. Zróbmy tu sojusz jak. Zróbmy sojusz, ale. Na cały wyjazd. Nie stopujemy się, żadnych kart na sobie do końca wyjazdu. Tak. I pomagamy sobie nikomu innemu w tej kopercie, no. Co trzeba było otworzyć, bo informacja, że ta dyskietka się jutro przyda, że no. Trzeba ją kupić. Mortalcie jeszcze wtedy nie wiedział, że został zbejtowany i złapał haczyk, bo przecież w kopercie było co innego. Otwarta. Dyskietkę 3,5 calową charakteryzowała pojemność 144. A, to jest to, że śmieszną wiesz. Dobra, to tam. Oni mają dyskietkę, druga drużyna ma czytnik. Dlatego się kolegują. Tak. Tak. Teraz powinniśmy każdy iść w swoją stronę, my szukamy sobie noclegu, wy szukacie. O nie, tak już nie będzie. Tak? Dlatego właśnie. Dlatego mamy prezent. Mamy dla was prezent. My zaczynamy rozmowę od tego, proszę bardzo. To jest karta biorę. Tak. Zapraszamy, proszę bardzo, 200 euro. I się wojna, jaka jest. Nie ma problemu. Drużyna czerwona wykorzystała kartę biorę, która zabrała drużynie zielonej 200 euro. I w ten sposób zaczęła się oficjalna wojna. Co dzisiaj kupiliście? Jakie itemy? Dysk mamy. A nie macie sojuszu, że... A nie chcecie sprzedać tego dysku? No nie chcemy. Kupimy czytnik i wyrzucimy w przepaść przy tobie. Ej, dobra! No kupimy i wy... go do kosza. Michu, kilka stów. Ale nie zbierzemy działać nikomu pod górkę. Ale to nie działa nie pod górkę. Dobra, ale czy... To my zapłacimy za niego więcej, tylko po to, żeby go rozumiesz? Czerwoni i żółci, mając informację od Mortalcia, która nie była prawdziwa o tym, co jest na dyskietce, zdecydowali się zaproponować niebieskim po 150 euro, łącznie 300 za zniszczenie czytniku dyskietek. Dobra, a co się stanie, jeśli tego wszystkiego nie zrobimy po prostu? Czy wtedy my mamy jakąś wojnę ze sobą? Sojusznik naszego wroga jest naszym wrogiem. Patrzcie, jedyne co może się stać, to, że nikt nie będzie miał nic, ale co wy będziecie mieć hajs. A dodatkowo? Dodatkowo. Okay, i będzie równo. Losy całej gry. Dobra, dobra, to idźcie na razie. Proszę bardzo, dobra, zaraz idziemy. Loku już się podniarał i on dzisiaj przybije tego tyra. Zobaczysz, dobra. My współpracujemy z tamtymi
jeśli chodzi o te dyskietki. O, no to super! I wtedy dyncja dla nas. Ja bym rozpieszył. Ale ja wiem, co chcecie zrobić. No właśnie! Słuchajcie się, logi! Dajcie nam 300 euro, ja niby przejechałem przez przypadek i nic nie widziałem. No i git! Dobra, lecimy! Ja za tym nie jestem, ja za tym. Ale nie, bo to jest do content i jakby to mega wpłynie na losy gry. Ale nie, losu, weź to, masz to. Czekaj, jeszcze! Nie, to jest mój gondar. Czekaj, spokojnie. Trzeba pokazać pieniądze, żeby widział. To jest 1500 zł prawie. Przynieś dyskietkę, nie musimy dobijać. Nie dobijam, nie. Przynieś, żeby na filmie była tutaj dyskietka. Czerwoni żółci za wszelką cenę chcieli zniszczyć czytnik dyskietek, bo mieli przeczucie, że może on być przydatny w przyszłości i miałyby go wtedy tylko dwie pozostałe drużyny, które miały ze sobą Sojuz. Dlatego czerwoni żółci chcieli się złożyć, by zniszczyć czytnik dyskietek. Jest tu teraz szarpanina. Nie ma szarpaniny. Jest szarpanina, rozwala się dysk, wy nam dajecie kasę. Tak, idziemy. Była szarpanina. Tak, 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 nie! Tak, ale... Mam kasę, dobra, czekaj. Bo generalnie wy macie dyskietkę. A oni czytnik. Tak. To już nie mają tego czytnika ogólnie. Ale co się stało? Zieloni nie byli zadowoleni z tego powodu, że ich dyskietka w tym momencie jest bezużyteczna. Ale dlaczego robicie? Mam wam pójść i całą mąkę, którą macie. Za dużo. Nie. Przemek, musisz iść i odkupić czytnik, jakby. Ale rozumiesz, że ja w ogóle w to nie uwierzę w tym momencie. Ale wy o tym, że... Idziesz odkupić dysk. Słuchajcie tego, co jest najgorsze? Co? Że oni nie mają jak odczytać. Zapłacili 50 euro kary i 100 za dyskietkę. No. Oni są totalnie w dupie. Ja nie mam pojęcia do teraz, czy my zrobiliśmy dobrze. Nie, wydaje mi się, że my zrobiliśmy dobrze, ale Michu zrobił bo on wypowiedził wojnę im. Tak, tak. Ale my mieliśmy jeszcze to. Możemy ci powiedzieć, co mieliśmy. Mamy Sojusz i niespodzianka w przyszłości. O, to może wam pomóc. Pamiętajmy, że tej nocy nie mamy gdzie spać. Wszyscy zaczęli więc szukać noclegu dla siebie. Zmierzamy z drużyną zieloną do naszego miejsca noclegu. Tak, jedziemy do księdza w ogóle. Znaczy do księdza, no nie wiemy, do kościoła po prostu. Dogadaliśmy się z drużyną Micha. Szukamy z nimi noclegu, jeżeli chodzi o dzisiaj. Bo oni mają, otworzyli kartkę. No, i wiedzą do czego to... Hello guys! Hello! O, o lecimy! Lecimy tu! English? Yeah, a little bit. See, we can give you something. We have like a... Yeah, we yes, have our, yeah, our yeah, dreams! Our dreams! Yeah. Rating out of 10. This is nice! Nine! 10! Oh! Cześćcie! Ja się wstydzę. Schlaft. Sleeping. Żółci razem z czerwonymi również wyjechali na poszukiwania i wpadli na ten sam pomysł. Podjechali w to samo miejsce. Weź co w niej, wycofaj, bo to ich kamper. Cześć! Siema. Byliśmy na plebanii. Zamknięte! Uwaga, gdzie pojechał Michu? Pojechali do plebanii, na plebanie, do księdza zapytać. I my też to po drodze wymyśliliśmy tutaj. I spotkaliśmy ich pod kościołem, więc my zatrzymaliśmy się na parkingu kościelnym. Księdza niestety nie było, a niebiescy i zieloni nie chcieli zostawać na parkingu, więc... Stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem na znalezienie nowych znajomości, żeby nas zanocowali, to jest... ściągnięcie Tindera. Zmeczowałam mnie z jednym ziomkiem i to jest godzinę drogi od nas. Tam są prysznice za darmo i jest jeziorko i w ogóle więc fajnie by było, ale jest to trochę daleko. Jedziemy do Tinderowca. Jedziemy do oszusta Tindera. 23:21, dojedziemy tam na pierwszą. Ogólnie ja myślę, że żaden camper dzisiaj nie pójdzie wcześniej spać. Co, idziemy na szybkie spacery zobaczyć tam ten kościół i tak dalej? O, ale jest połącz, jest woda. Woda, ej, chodź świeży, tu jest. Też motor odłączamy i ładujemy stary kamp. Okej, kochani, znalazłem prąd. Wiedziałe, skąd ty masz ten prąd? No k***wa, Przemek na wakacjach. Słuchaj, skoro jest fontanna, to musi być coś na prądu. Jest godzina za 15, pierwsza. Okej, mamy do celu minutę. No i zobaczmy, czy jest to oszust Tindera, czy nie. Nie, spokojnie. Tu jest prąd. Tu jest wszystko pełno profeska. Zapraszam. Jak widać, po klimie pięknie prąd działa. Kiedy czerwoni i żółci przygotowali sobie prąd i mieli gotowe miejsce do spania, niebiescy i zieloni dojechali na miejsce, gdzie mieli się spotkać z tajemniczym gościem. Ej, dodź, on napisał, że dodź. Ten tu, to jest gangster. Dobra. Hi, hi. Should we follow you or something?
Jedziemy, ale jak to będzie nie wiadomo gdzie, to spieprzamy. Gość dobra. Nawet nie wyszedł się przywitać, tylko patrzył na nas. I pojechał? I pojechał, bo chciał, żebyśmy jechali za nim. Nie ma opcji, nie ma opcji. Spać mu się chce, on pisał do nas 1,5 godziny temu, że jest zmęczony. On chce kinie po prostu. Nie, no teraz za nim, ale poczekajcie, bo za nami jakieś 2 auta czarne są. Ale jesteście podkręcacze. Nie, naprawdę wyjechała za nami, widziałam. Ukradziony, po prostu jest to ukradziony prąd i tyle, no ukradziony. Ale... Zrobimy to, rano pójdziemy do księdza i zapłacimy mu za to. No, z 2 dychy można mu sypnąć. Nie, loku, nie, jedź, kurde! Nie bierzemy tutaj, nie ma opcji, kurwa, ja nie wyjdę z tego kapera tutaj. Ej, dobra, słuchajcie, ja bym zawracała, teraz jest serio. Chyba jedziemy w las, jedziemy... Chyba dymka, ja chyba ja pierdzielę. Ale jestem podkręcony, przestraszony. Nie czeka nikt. On mówi, że to jest, to, że to miejsce jest git, dlatego, że normalnie nie można robić kempingów, a to miejsce jest otwarte 2-4. Nobody will run out from the forest to us and you know, kill us. Nobody. Wygląda jak żyje. Mafioza, tyle się i ja za nie chcę. Ja wyszedłem z piciem, oni. Tą ciemność i wolę spać tutaj na tej podłodze, niż wjeżdżać tam do tego ciemnego lasu za tym typem. I don't want to kill you. I don't believe you. Ja myślę, że nie jedziemy tam na bank, bo Nati strasznie, jakby wiadomo, chcemy, żeby każdy dobrze się czuł. Some people are very afraid from there because I'm sorry about you. Yeah, we are sorry. You. Like, yeah, no, I'm really sorry about you. Good night. Bye. Była okazja, pojechaliśmy godzinkę z Hakiem, żeby się spotkać z Ziemeczkiem, ale faktycznie, no, jak większość tak uważa, to może faktycznie lepiej, żeby się każdy czuł komfortowo. Jest 2:15 i szukamy parkingu. Żeby przespać się na 5 godzin. Włamaliśmy się na parking jakiegoś posz kempingu. Obawiamy się konsekwencji, ale ogarniemy to jakoś. Podczas gdy czerwoni i żółci spali, zieloni i niebiescy po kryjomu wjechali na kemping, mając nadzieję, że obsługa ich nie zobaczy, bo za niego nie zapłacili i mogli zostać wyrzuceni. A przy okazji dostać jakiś mandat. Proszę się nie śmiać ze mnie. Tak wygląda browar. Jesteśmy teraz 1,5 godziny od naszego miejsca, w którym musimy być rano. Idziemy spać. Chciałem was tylko prowadzić po toalecie. Co my odwaliliśmy w ogóle? Wkradliśmy się na kamper w jakiejś Austrii. Tutaj jest pełno namiotów, w ogóle na zewnątrz pełno ludzi. Jutro wyjeżdżamy o 7 rano stąd. Ząbki umyte, wszyscy śpią, jest 3 w nocy. Stajemy w trochę takim mało legalnym miejscu. Tuż obok znaku, że nie wolno to parkować. Ta noc dla żółtych i czerwonych skończyła się dobrze i poszli wcześniej spać, natomiast zieloni i niebiescy nie dość, że dojechali późno na miejsce, to jeszcze musieli wracać przez 1,5 godziny i w skrócie bardzo się nie wyspali. Trzeba wstawać. Dzień dobry. Jak się wam spało w ogóle? Słabo, ja zasnąłam, cały czas się budziłam, każdy krok. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Dobra. Godzina 7 rano, tam przed 7 i zdecydowaliśmy zrobić taktyczną spierdolkę. Muszę wam coś zdradzić, ten wyjazd kosztował majątek i nie udałby się, gdyby nie nasz sponsor, czyli wasze ukochane Doty Donuts. To jest cała chłodnia pysznych donatów, które będziemy w pewnych miejscach rozdawać naszym uczestnikom. Jak wiecie, we wszystkich Biedronkach w Polsce są dostępne nowe donuty ekipy. Z tej okazji jest loteria z super nagrodami, m.in. spotkanie ze mną, a żeby wziąć udział, trzeba kupić 3 donuty ekipy na 1 dowodzie zakupu i zgłosić je pod tym linkiem. Szczegóły i regulamin oczywiście w opisie. Zachęcam do wzięcia udziału, bo jest mnóstwo innych nagród. Wszystko znajdziecie w opisie. Powodzenia! Dzień dobry! Mamy dobry. Kolejny dzionek, drużyna! Mieliśmy gorszy dzień wczoraj, ale ten wieczór był taki ekscytujący, że totalnie zapomnieliśmy o wszystkim. Mamy nowy sojusz. Ta drużyna wie jak grać, o to chodzi, dlatego opłaca się z nimi mieć sojusz. Teraz trochę się cykamy wszyscy, bo idziemy chyba do jakiegoś bardzo ekstremalnego parku wodnego. Ja i Wika się boimy wysokości. To jest oczywiście wyścig po całej Europie, więc przypomnę wam gdzie jesteśmy. Znajdujemy się w Austrii i przejechaliśmy z tej pory ponad 1000 km. I zmierzamy właśnie do jednego z najbardziej hardkorowych parków wodnych na świecie. Ja, o nie, to zjeżdżalnia też jest przypałowa. Ej, to jest zjeżdżalnia, o dokładnie, to jest zjeżdżalnia z kaskiem. O nie. Musi mieć kask, żeby na tym zjechać, stary. Dzisiaj będziecie rywalizować jako grupy o największą nagrodę w historii tego wyjazdu. Za każdą konkurencję będziecie dostawać małe nagrody i punkty. A na końcu zobaczymy, kto zdobędzie punktów najwięcej, ten wygrywa. Nie ma tu rzeczy, której się będę bał. No i dobrze, że mieć w drużynie w takim razie. Pierwsza konkurencja,
To będzie ten slajd, tak, są oni. Ale fajnie. Na odległość. Ja mogę iść. Miejsce, w którym jesteśmy, to park wodny Area 47, ale to nie jest zwykły park wodny. Są tutaj tylko i wyłącznie ekstremalne atrakcje, które momentami są naprawdę niebezpieczne. Na przykład skoki z 25 metrów do wody, a naszym pierwszym zadaniem jest zjechanie ze slajda wyrzutnik, dzięki której lecisz w powietrzu kilkanaście metrów, nie wiedząc jak spadniesz i nie wiedząc co sobie zrobisz. Ja teraz wylosuję, kto bierze udział w tej konkurencji z każdej drużyny. Losowanie? Macie możliwość zmiany losu za 100 euro. Drużyna czerwona. Weronika. Uwaga, z drużyny zielonej. Natalka. O kurde, ale zrobisz to? Tak jest, lecimy. Z drużyny niebieskiej. Loku. Dobra, to my chcemy przelosować. Michu. Uwaga, drużyna żółta, proszę Państwa. Mika. Damy radę. To od ciebie zależy. Nikt nie ma presji. Tak. Tak, nic się nie stanie, nic się nie stanie. Nie ma presji. Miała z głowy. Nie ma presji. Nikt nie będzie zły na ciebie, jak zrezygnujesz. Powiem ci, że to jest hardkorowa rzecz, naprawdę, bo to podejść na mordy na plecy. A ja nigdy nie zgadzam się z takiej wysokości, więc ja tutaj bym był totalną dyntką. Ja patrzę na Wikę i mi tak mi szkoda. W sensie aż sama mam łzy w oczach teraz. I nic się nam nie stanie. Wszyscy skaczą, każdy jakby jest bezpieczny. Ręce go trzeba trzymać sobie i tak. Nawet oni trzyma przy sobie, chyba że kwadra legalna. Była na parku wodnym z Patrykiem i poszła na najwyższą zjeżdżalnię. Bo i wpadła do wody i się zakrztusiła i w ogóle, że ma teraz trochę teraz traumę, jeżeli chodzi o wodę, a dodatkowo lęk wysokości. Ja mam sylwetkę, widzisz, skoczka narciarskiego, to jest moja przewaga. Vera, jak nie będziesz robiła dziwnych ruchów w powietrzu, to wpadniesz po prostu na nogi. Idealnie. Ej, z wszystkich, serio, z wszystkich rzeczy, które tutaj są, najbardziej się boję zjeżdżalni. Ja nie chcę na to iść, serio, trzeba się na to iść. Muszę się zamienić, nie wykorzystuję swoją stupę, musi się ze mną zamienić. No, spokojnie, spokojnie, zamienimy się. Jak najbardziej. Ale emocje. Vera rezygnuje i teraz pytanie, czy Wika też zrezygnuje. Drużyna czerwona. Proszę ja. Freeze. Yes! Na siłę, ho. Ej, ale się stresuje w test, stary. Ona się boi zjeżdżalni, wody i wysokości i wpadania do wody. Jezu. To jest najgorsza konkurencja, jaką mogę trafić. No ja jestem zestresowany, serio. Ale przecież ty robisz jakieś aktywności. A nie takie. Co nie takie? To jest tylko zjeżdżalnia. Nie, to nie jest tylko zjeżdżalnia. To jest po***a zjeżdżalnia. Jezu, zaczynam się dusić. Ja mam wrażenie, że tam wlecę do tej restauracji, nie? Nie, no nie ma szans. O kurde. Nie ma szans. Jest strasznie wysoko. Dobra, nie spodziewałam się, że będzie tutaj jednak tak stromo. Nie, no ja nie dam rady, wiecie. No to wiesz, nie ma nic na siłę, nie? Szczerze, moim zdaniem to będzie najbardziej hardkorowa tutaj grzech. Powodzenia, zbijamy sobie piony. Ja już bym się zgadza chciała. Karol, wyciągnij sobie kluska, Tomasz. Wyciągnie się sama w wodzie. Tak, tak, Karol skacze! Uwaga! Ale Karol! Nie! O, cholera! Stresuję się! Ja to jest dobra, lecimy! Ale zajebiste! Ej, to jest najdalej! Bardzo dobrze, bardzo dobrze! Karol, naprawdę bardzo lekko skoczyłeś! Bardzo! Ja dobra, robię to! Ale dupa, ale dupa! Katka bolała dupa? Ja ale tak mi boli dupa! Jan Ahonen, w następnych zawodach cię pokonam. Michu! Poleciałem za plecy pięknie! Ja strasznie mam takie teraz, będę mieć nery chore. Nie mam rady! Nie dam rady! Jesteś bezpieczny! Wierzę w ciebie, dawaj! Wierzę w ciebie! Nie dam rady! Ja nie chcę, naprawdę nie chcę tego robić. Już myślałam, że było okej, że skoczę. Muzyka.
Ja też bym była z siebie dumna, ale nie wiem, czy dam radę. Też się bałam. Nie bój, bój się. Nie, nie dam rady. Nie. Bój się, bój się tego gówna. Nie, nie dam rady. Dawaj, nie myśl o tym, puszczasz się i ja. Dobra, puszczam się, puszczam się. Puszczam się. Gości, nienawidzi wpadać do wody i zjeżdżalni nienawidzi. To jest grudzeń. Ale się udało, nie? It's okay. Dobra, jest okej. Okay. Wika, to chyba najmocniejsza rzecz, jaką w życiu zrobiłaś, co? Tak, najmocniejsza. Decydowało najdalsze dotknięcie wody. Gdyby ktoś inaczej spadł, to może wyniki byłyby inne. Każdy uczestnik, który zjechał, dostaje jeden punkt dla swojej drużyny. Wika, rękę miałaś drugą w wodzie. Zajmujesz ostatnie miejsce akurat, ale to... U niej to jest jako pierwsze! Ale mortalcia pierwsze! Mortalcia pierwsze! Brawo jeszcze raz! Miku, ty byłeś przedostatni. Byłeś trzecie miejsce. I dosłownie wystawiłeś łapę i wpadłeś tą łapą najpierw. Gratuluję drugiego miejsca. Ty byliście prawie równo, ty już byłaś znacznie dalej. O kurczę. I chwilę dalej był Karol. Jest! Brawo! Cztery punkty! Wierzymy po jednym punkcie, że... Łącznie mamy 5 punktów! A tak widzieli to sędziowie. Żółci byli najbliżej, jak widzicie. Niebiescy zajęli trzecie miejsce, zieloni drugie, chociaż byli bardzo blisko siebie. A zwycięzcami pierwszej konkurencji byli czerwoni, wystrzeliwując swojego zawodnika najdalej. A teraz pora na konkurencję numer 2. Waszym zadaniem będzie zebrać jak najwięcej punktów ze ścianki wspinaczkowej. Nie będziecie zabezpieczeni, więc jeżeli odpadniecie od ścianki, to wpadacie do wody. W żółtych został wybrany Mortalcio, a w zielonych został wybrany Bartek Kubicki. Nie, no to trzeba, przelosować, bo potem może być jakiś jazd, to się nie zjedzie. Jeszcze drugi los. Na ściankę wchodzi Loku. Okay. Okay. Dobra, lecimy. Czerwoni, uwaga, wygrywamy. Ścianka buja, dobra? Bardzo chcemy mnie. Ale ja wiem. Kasia. Najgorzej. No i teraz co? Wydaje mi się, że nasza drużyna i tak by była ostatnia. Mamy Mortalcia, mamy tutaj Bartka Kubickiego. Ja nie przegonam. To jest prawda, Wera mówi prawdę. Pytanie tylko, czy ty się czujesz okej, czy nie masz żadnej fobii i tak dalej, czy to zrobisz? Nie masz żadnej presji tak, sobie. I tak oni wygrają tą grę. Po tam nie oni wygrają. Tak, bez presji wchodzisz i są wszyscy lepsi. Tak. Bartek, bez żadnej presji, ale wygrywasz. Dziękuję, coach. Tak zrobię, trener. Tak jest, trener. Można. Ale żeby jak najmniej używać bicepsów, czyli jak się wspinasz, to plecami ciągle, tak jakby na prostych rękach. Możecie chodzić po dowolnym kolorze, liczy się ten, którego dotkniecie z waszych jako najwyższy. Jeżeli wszyscy doszli na samą górę, to żółci nie mogą wygrać. Wraca zostały tak, losowy. Aha! Nie da się zamontować GoPro, do tego jedno GoPro spadło do wody na dno. Ale było w się? Nie. A jak głęboko jest? No bo jest gram głęboko, tam skaczą ludzie z 25 metrów. Tak, ja się trzymam. No daj. No i co? No i patrz teraz. I uwaga, puściłam cię. Puściłam cię. Ja pierdolę. Jak się źle czujesz z tym i tak dalej, no bo to jest 10 to nic się nie ma. To jest cię drużny znienawidzą, nie? Loku, decyzja. Dobra, no wejdę tam nogą tylko na ten pierwszy punkt i mam punkt, tak? Więc nadszedł czas na drugą konkurencję. Kilkumetrowa ścianka wspinaczkowa nad wodą. 2, 1. Mam punkt! Daję się, wychodzę! Nie! Mam punkt! Bartek z drużyny zielonej jako pierwszy doszedł na górę, jednak jego punkt na ściance spinaczkowej był niżej od punktu żółtego. Ja zacznę swojego punktu najwyższego. Czyli jaki kolor twój był? Zielony. Zielony, tylko to jest ch**owe no troszkę, no, ale trudno. Wszystkie drużyny zastanawiały się, kto wygrał, ponieważ zasady były trochę dziwne. Zwycięstwo w dzisiejszej konkurencji, albo to jest oczywiście dla Loka, jako to, że...
spełnił wszystkie wymagania tego, żeby zdobyć punkt. Trzecie miejsce Kasia. Jest! Dobrze, bardzo dobrze. Trzy punkty. Mega nic. Drugie miejsce zdobywa Bartek. Liczyło się 30 sekund, kto dotknie najwyższego punktu. Nie miało to znaczenia. Ale czy było swojego koloru powiedziane? Swojego koloru. Ale musieliśmy dostać drugie miejsce, jakby nie mieliśmy szansy w ogóle tego wygrać, to jest bez sensu. Okej. Znaczy nie, no, mówię, mógł blokować zadanie. Ja tak nie gram. Pamiętajcie, że my, jadąc tutaj, nie wiedzieliśmy, jak ścianka ma kolory. I cały ten wyjazd polega tak, wygrywasz, ale tak przegrywasz. No tak. Tak jak my wczoraj. Oraz mortalcie dla was 5 punktów. Lecimy! Ja wysunąłem rękę jeszcze wyżej, ale to jest nieistotne, nie? Bo ja tobie chodziło po prostu, żebyś lepnął Patryka, tak? I tam na trzeciej konkurencji. Waszą konkurencją będzie tak zwany Mouthy Guy. Będzie liczył się czas przejścia. No dobrze, ty jesteś gili, przemoc, tak, też jest tak, moment. Tak. Więc teraz zaczynają niebiescy. Już nie ma zmian. Kinga. Proszę robić. No. Proszę robić. No. Ale jeszcze dobra, żółci. Hania. Okay. Są dwie dziewczyny, Przemo, musisz to być ty. On jest bardzo chce, że to był ja. Przemek pro. Zieloni. Byli to. Jest! Dobrze! Ale co, nie chcesz nawet wolno spróbować? Ja się bałam. Bałam się toru w Warszawie, który był niski. I ja wiem, że ja po prostu tego nie pokonam, więc... Nie boję się skakać na przykład, ani jakby skoków samolotów, ale to mnie przeraża i... Nie, ja tego nie zrobię po prostu. Ta wysokość jest bardzo, bardzo, bardzo wysoka. No już ciężko się jej nie bać, bo jest naprawdę wysoko. To jest hardcore, to jest hardcore totalnie. Nigdy nie widziałem wyższego parku linowego. Ściągniesz mi ten rower, bo tata mi powiesił i stary, nie wiem, co, nie wiem jak mam... Stary, mam nadzieję, że będę się musiał na nim przejechać. Jesteśmy na półmetku, więc chciałbym wam powiedzieć, co jest główną nagrodą. Dodatkowo, bo oprócz pieniędzy, chyba jest jeszcze o jedną rzecz. O pierwszeństwo w wyborze kampera. Dzisiaj zabieramy wam wszystkie kampery. I drużyna, która wygra jako pierwsza, wybiera i tak dalej. Do czwartej. O kurde, kocham tą grę! Ale nie zabiera się nam kamera. Nie chcemy twojego. A, no dobrze. My chcemy automat. Okej, dobra, mamy manual, więc kim? Nie możemy być ostatni, mamy automat. No. Faustyna z drużyny zielonej zrezygnowała, więc pozostała trójka uczestników z innych drużyn. Weszło właśnie na ekstremalny parkingowy, by przejść go na czas. 3, 4. Let's go. Okej, to jest troszkę przerażające. Ale Kania pewnie i spokojnie do przodu. Tak. Najgorsze jest to, że ciągle muszę patrzeć w dół. Ej, to nie jest takie łatwe w ogóle. Ej, dobra. Robi się poważnie. Dawaj! Co teraz? Okej, wiem, że jestem mega szybka, ale wiem, że Przemek też jest mega szybki. Mama by była ze mnie bardzo dumna. Dawaj, Przemek! 3, 2, 1. Pomagaj sobie liną asekuracyjną! Złap się za nią też czasami! O, oh, fuck. Ale możesz trzymać, a nie może nie jechać. No, tak. Dobrze, Hania! Ale wysoko, ja pierd... To jest porąbane! No. Ja bym nie obcrał. Dobra. Dobrze, że jednak nie poszłam. Dziewczyna! O kurde, ona jest szybka. Ja pierd... Ale jest hardcore, ja pierd... Jakieś kłopoty Przema. Ma gdzieś złapać! Nie na linie! Ej, Przemek! Dostajecie minutę kary! Ale się trzęsę! Dole! Ej, ja się tak boję! Kinia, wygrywamy! Nie dam rady. Lecisz! Ostatnia prosta! Ostatni biegiem! Ej, proszę, ja tego nie przejdę! No dobra, trzeba ściągnąć Kinię. To był koszmar! Dopiero teraz do mnie to dochodzi, a ona teraz zaczyna płakać, tam jest. Chcesz usiąść? Siadaj. Ale dzielna byłaś, weszłaś w ogóle, stara, macie kurczę to. No, nie, serio. Nigdy w życiu ja nie czułam takiego strachu, że... Było tak przerażające!
Nie wyobrażałem sobie, że to takie straszne. Dostaliśmy karę minutę za przejazd tam na końcu. Taki. Była między wami 2 minuty różnicy, a ty doszedłeś 15-30 sekund po niej. Nawet ta minuta prawdopodobnie nie zmieni nic. Prawdopodobnie mamy 5 punktów kolejne Przemo. Oj, dobrze jest. Ale to oczywiście, że się odważyłaś. Przysięgam, ja skakam z podokonem, już tak nie pamiętam. Ale zrobiłaś kawał dobrego punktu. Z tą nogą miałaś dzisiaj zdobyć 0 punktów, a zdobyłaś 1. Czerwoni 5 punktów. 4 punkty. Czekaj, czyli Przemo mimo minuty na minus jest właśnie pierwszy. Drugie miejsce, drużyna żółtych. Za trzecie miejsce 2 punkty. Brawo, brawo, brawo. I 0 punktów za nieukończenie toru. Po 3 konkurencjach punktacja wyglądała następująco. Niebiescy mieli na swoim koncie 7 punktów, zieloni 8 punktów w miejscu trzecie. Żółci na drugim miejscu z 11 punktami i czerwoni 13 punktów. I to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli czerwoni chcą wygrać, muszą zrobić wszystko, żeby nie zająć ostatniego miejsca w następnej konkurencji. W przeciwnym wypadku żółci mogą ich przegonić. A przed nami ostatnia konkurencja, 4, czyli wystrzeliwanie ludzi w powietrze. Do wody. Tutaj te osoby zostaną wybite. Wybite w powietrze, kto wyżej? Jest! Dobrze, Wera! Werka jest lekka. Oczywiście teraz nie było losowania osób, które biorą udział, ponieważ zostały tylko 4. Czerwoni mieli Werkę, żółci mieli świeżego, od zielonych brał udział Tom, natomiast niebiescy mieli Asię. Ale za 100 euro możecie osobę wymienić na cichego. A właśnie, bierzemy, bierzemy! Kupujemy cichego. Kupujemy cichego i... Słuchajcie, wreszcie się wybijesz. Nie skaczcie tu. Obok. Skończcie tu. Teraz jak widziałem. Jak najdalej? Jak najbliżej Wery. Okej. Okay. Teraz widziałem chłopa. Się. Skoczył blisko i mówił go w kosmos. Strasznie się stresuję. Strasznie się boję. Cichego chcieli kupić wszyscy, ale ze względów bezpieczeństwa mógł on wyrzucić tylko chłopaków, czyli żółci i zieloni zapłacili po 100 euro, a czerwoni i niebiescy musieli wziąć udział używając do tego swojego lżejszego zawodnika. 3, 2, 1! To było blisko w ogóle. Blisko, bardzo. Bo, czyli co? Ja lecę w oko, bo ty mnie wywalasz w górę. No tak. Znaczy, my no. Mamy dokładnie ten sam plan. Ale Asia lecę do góry. Nie ma. To jest Czerwoni chcąc wygrać musieli naprawdę się postarać, bo w punktacji zaraz za nimi byli żółci, którzy mogli zająć pierwsze miejsce. 3, 2, 1. Ej, to było porównywane ze wszystkimi, naprawdę! Nie przegraliśmy, mamy remis na 100%! Nie no, super, szczerze to najpierwista! Wera w ogóle super, wystawiałaś rękę, idealnie, najlepiej ze wszystkich! Ale był taki stres, ja się przed skokiem na bungee nie denerwuję, ze skokiem na spoderma, a tu byłam taka zestresowana u góry! Tak. Po zakończonych ekstremalnych wodnych konkurencjach wróciliśmy się na kemping, gdzie czekała na drużynę czerwoną dziwna niespodzianka. Wszystkie moje rzeczy są w mące. Kto dzisiaj zarządził, żeby tą mąkę wpierdzielić do tej szafki? No jakiś kretyn, bo tutaj... No kretyn, totalny! Cała walizka moja jest w mące, Wera! Ale ty tą walizkę to sobie oczepiasz! Ale otwarta, wszystkie ubrania są w mące! Tego dnia wszyscy byli zbyt zmęczeni, by zrobić finał, więc poszliśmy spać i odbył się on dnia następnego podczas pięknej pogody już w Liechtensteinie. Godzinę sprawdzaliśmy ostatnie zdjęcia po pikselu. Tam w grę chodziły po światy, palce, coś. Tak wyglądają portfele drużyn na ten moment. Są tu dodane oczywiście kwoty, które drużyny zdobyły podczas konkurencji. Z wyjątkiem ostatniej, 4 konkurencji, bo ona decyduje o wygraniu całej olimpiady w ogóle. Ostatnia konkurencja, czyli wybicie do wody. No i teraz. Najwyżej z ludzi do góry został wystrzelony ten oto gentleman. Ale to jeszcze nie znaczy, że wygraliście! Ale ta Wera poleciała wyżej od Toma! Tak. Ale we mocy! I od razu też Asia, która została wybita w bok, a nie do góry, więc to jest miejsce 4. To jest. I teraz były cały czas zmiany, kto był wyżej. Ja nie. W końcu zrobiliśmy największe zoomy, jakie tylko mieliśmy na kamerach i decydowały piksele, które my na komputerze mieliśmy wielkości kilku centymetrów i był remis. To nie! Obie drużyny jak gdyby zajmują drugie i pół miejsca. Czyli wygraliśmy! 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 Tym samym wygraliście o puchar. Yes! Miejsce 4, drużyna niebieska. Brawo! Brawo! Dziękujemy! Miejsce 3 zajęła drużyna
zielony, tak? Tak. To by się zgadzało. 300. Miejsce drugie. Drużyna. 450. Miejsce pierwsze, drużyna czerwonych. Zobaczcie, jak ważne było wymienienie Werki w pierwszej konkurencji. Tak! To była najlepsza decyzja, bo... 600! Tak wyglądają portfele wszystkich drużyn na ten moment. Ale musimy dodać jeszcze do nich trzy kwoty. Te kwoty są związane z ostatnią konkurencją, czyli wyrzutem ludzi w powietrze, kto wyżej, i odpowiadają za miejsca. Pierwsze miejsce i to miejsce remisowe, drugie i pół. Także dodajmy te kwoty do konta czerwonych, żółtych, zielonych i portfele wyglądają w tym momencie tak. Jesteśmy strasznie bogaci! Strasznie bogaci jesteśmy! Jesteś... Koniec! 1500 euro! Słyszałam, jak Bartek z Faust i z Natalką rozmawiali, że dzisiaj jest ostatni dzień na wykorzystanie kart. I na pewno wykorzystają je na nas, na 100%. Mogą na nas 100% wykorzystać ogólnie i na pewno to zrobią. No i w ten sposób właśnie rozpoczęliśmy nowy dzień. A to oznacza jedno. Wyścig! Będziemy mieli te telefony od ekspedycji. Nie będziecie mieć dzisiaj nic. Dzisiaj idzie na ślepo. Chciałbym was też poinformować o tym, że ten wyjazd, który kosztował majątek, udał się także dzięki Doty Donuts, które... Dziękujemy! Są to nowe donaty ekipy, dostępne w dwóch smakach, we wszystkich Biedronkach, no i będziemy mogli sobie je spróbować tutaj. Bo chyba nikt oprócz ekipowiczów nie próbował, bo my je wybieraliśmy, więc wy nie wiecie w ogóle nawet jaki smak, więc sobie sprawdzić. Waszą walutą są donaty ekipy. Wymieniacie je na wszystko, co wam będzie potrzebne. Jeżeli zdobędziecie pieniądze za donaty, ich już możecie użyć. Dzisiaj jest też bardzo ważny dzień, ponieważ na nowo będziecie wybierać kampery. Będzie decydowała kolejność wczorajszej olimpiady. Tu jest koło, które wylosuje opóźnienie do każdego kampera. My rozniesiemy te opóźnienia, wy nie będziecie wiedzieć, jaki kamper ma opóźnienie. I tak się też stało. WS wylosował opóźnienia do kamperów i my, wybierając nowy kamper, nie mieliśmy pojęcia, czy będzie on opóźniony, a jeśli tak, to ile. Znajdujemy się teraz w Liechtensteinie, małym państwie, które leży między Austrią a Szwajcarią. I właśnie tutaj zaczniemy nasz wyścig. To jest dla was, o, jeszcze dyskietka. O! No, a właśnie, może to jest dobry czas na pojechanie. Co, Karol? Stacja została zniszczona. Dobrze, no to nie, no to potrzebujecie nową. A nie, i to wszyscy. Dobrze zrobiliście, fajnie, fajnie. Karol, który kamper wybieracie? My wybieramy ten, co mieliśmy. No to możecie jechać. Go! Drużyna czerwona miała swój kamper, ten sam, którym jechali do tej pory. A do niego wylosowało im się opóźnienie 10 minut. Czyli 16 po możemy jechać. Drużyna druga, czyli żółci. Nie. Który wybieracie kamper? Ten ostatni. Ten, który był do tej pory zielony, tak? Na pewno. Czyli zielony. Wybierzemy Forda. Wy bierzecie Forda, tak? Który kamper wybieracie? Ten, co został. Techniczny. Proszę bardzo, tu są wasze zadania. I tyle. Wybierzemy bukary mamy? Ja sprawdzam, mówię wam. Teraz uwaga. 5 minut, tylko 5. Uwaga, pamperman. 15 minut. Najgorszy kamper. Nie. 15 minut. Największe opóźnienie. Ostatni wybieramy kamper. Idealna pozycja do tego, żeby pokazać wszystkim, na co nas stać. Także pora na wielki wyścig trzeciego odcinka. Zero minut. Waszym zadaniem jest dotrzeć do miejscowości Brunwald przy restauracji Les Café, jakiś tam Kultur Bar. Będzie czekał na was organizator. Po drodze jednak musicie wykonać kilka dodatkowych zadań. Zadania są dwa. Musicie dostać się do kogoś do domu i namówić mieszkańca na zamianę ubrań. Musi ubrać wasze, a wy jego rzeczy. Dwa, waszym zadaniem jest odczytanie tajnego słowa zapisanego na dyskietce. Na niewykonanie powyższych zadań wuj głuchy nałożę na was karę czasową, okej? Okay. O kurwa. No to mamy przypał. Kto, komu się chciało rozwalać ten? Ale nikt ten, nie ma. Tak byśmy nie mieli. A tak to jedna drużyna by miała wcześniej. Pierwszą drużyną, która wyjechała, była drużyna zielonych. Dzielnym trochę zajęło opakowanie, więc żółci mimo 5-minutowego opóźnienia wyjechali praktycznie od razu po nich. Mamy dzisiaj wymieniać donaty na różne rzeczy, które nam będą pomagać. Zgryzłem się, o Jezus, ale dobre. A one są nawet lepsze niż te niebieskie. O Jezu, jeszcze strzelają! Mam to. Musimy zawrócić, wjechać na drogę krajową numer 3. Pytamy się o... Tu są ludzie. Could you show... I don't know where this is. On map? Yeah, which way? You take my clothes, I take your clothes. Aha, okay. And I can give you donuts. Wow! Maybe you want to help us. Can we too? Yeah, okay. Yeah, we get it. Tak! But not now. But not now, because I have to work.
Okej. Okay. Kilka minut później czerwoni razem z niebieskimi dołączyli do wyścigu. Niestety, ale drużyna czerwonych miała w tym dniu kamerę z zepsutym mikrofonem, więc będę wam starał się tłumaczyć, co oni robili. Ich pierwszym pomysłem było znalezienie dobrej drogi i sprzedanie kilku donatów za kasę. 15 minut opóźnienia. Najgorszy kamper. Morale takie po wczorajszej sromotnej porażce, ale dzisiaj my musimy się przełamać. Pokazać, że my się z tego podnosimy i wygrywamy wyścig. No, okej, okay, thank you very much. Nie ma, to będzie ciężko. Trochę się tutaj zamieszaliśmy i pogubiliśmy, więc podjechaliśmy jeszcze raz na stację. Ale wiemy, jak jechać. Po prostu trzeba prosto cały czas tutaj i zawrócić, bo nie zawrócić. Wszystkie drużyny były na dobrej drodze i kierowały się w stronę dużych miast, żeby wykonać zadanie. Gdyby ten czytnik nie był zniszczony, to jedna drużyna już by wiedziała, co jest tutaj, a tak to nikt nie wie. Musimy zajechać teraz na stację benzynową, się kogoś spytać, czy dobrze jedziemy. Do you have maybe something to read this or no? Adapter? Do you speak English? No. Musimy zapisać sam. O kurczę, o nie. No to nam się udało. Jak pani rozumie, to pani sobie może przeczytać, żeby mnie już tak nie zdziwili. Ale te zadania mi się podobają wasze, nie, nie powiem, że nie. Skończyłem pisać całego GPS-a. Okej. Okay. O kurczę. O, kurczę, 10, no to jest 10 franków, mirków. Pani nam tyle pomogła, proszę brać. Tak, na pewno? Tak, na pewno. My mamy jeszcze. Mamy 10 takich palek. Niebiescy mieli ogromne szczęście, trafiając na polkę, która naprawdę pomogła im i byli teraz pewni, gdzie mają jechać. A tego żółtych już nie można powiedzieć, ponieważ strzelali, gdzie mają jechać. W górę i tam w lewo chyba jedzie. Dobra, decyduj. Jedź w prawo! Błagam, niech ta nazwa tu będzie, kurde! Roundabout, jedź. This way. O, tak mówię, kolejką górską. Okej. Okazuje się, słuchajcie, pani mówi, że nie ma możliwości wjechania do Brunwaldu. To jest właśnie zaplanowane, żebyśmy mieli problem, oczywiście. Pani mówi, że trzeba wjechać tam kolejką jakąś. Brunwald is the village at the top of. Oh, wow. To go this street, always straight. Czerwoni stwierdzili, że jadą prosto do celu, zatrzymując się tylko w jednym miejscu, żeby zrobić zadanie z ubraniami, olewając zadanie z dyskietkami. I pierwsza osoba, którą spotkali, zgodziła się, by im w tym pomóc. Thank you for helping us. Thank you so much. Dobra, on nam pomoże, ale super. No i mam tutaj sobie domek i nam pomoże. Yeah, is it hard? Oh my gosh, okay, we have it. Szkoda tego mikrofonu drużyny czerwonej, bo ta historia była świetna. Ta dziewczyna spieszyła się do szkoły i powiedzieliśmy jej, żeby zrobiła z nami to zadanie, to ją podwieziemy. No i tak się właśnie stało, przy okazji zjadła sobie donaty, a w trakcie jazdy korzystaliśmy z jej GPS-a, co nam naprawdę ułatwiło, a dodatkowo jej szkoła była po drodze do naszego celu. Naprawdę same plusy. We give you this, this for you, but we this, this, and this, this, for moment. Niente capito. No capito? Niente capito. No. Grazie, no. Ok. Dziękuję. Znaleźliśmy dobrą drogę, mamy trójeczkę, czyli jesteśmy w dobrym kierunku. Śmieją się z nas, jak pytamy o tą dyskietkę. Mówią, że to sprzęt z muzeum, a ten gość, którego się pytaliśmy o drogę, to nas w ogóle nie wie, co to jest. Chciałem wam powiedzieć, jaki dobry jest donut, ale go zjadłem. Tak szybko i mi smakowo. Dawaj. Ja nawiguję, to jest nawigacja. Za 500 metrów zjedź w prawo. O. Reszta drużyny zbliżała się do dużych miast, żeby zacząć robić zadania. Natomiast czerwoni lecieli prosto do celu, olewając zadanie z dyskietką. We have to go into somebody's house and we have to switch clothes just for a second. Then we switch back and that's the challenge. And the challenge is completed. No. O, ale widzicie? Tu jest wszystko. Skanery, ty. No mówię, to na 100% Oscar, tutaj będzie. Halo. Do you speak English? Yes. Oh, thank you. We have to open this disc. This. Wow. Ktoś tam ogarnął stary PC, przyniósł nam, nie wiem skąd, gdzieś z zaplecza. You can do it yourself. I hope you it works. You are our hero. Wasze słowo, zapisuj. What does it mean? Yeah, what does it mean? I heard him. It's real. Like what? The Abiyuka. Yes, yes, like yes, this is our thank you very much. Yeah. We our production. Czerwoni nie wiedzieli, jaka będzie kara za niezrobienie zdania z etykietką, ale zaryzykowali i stwierdzili, że totalnie jej nie robią, oszczędzając przy tym mnóstwo czasu i dojeżdżając do celu jako pierwsi, mając ogromną przewagę nad resztą. Ja mu powiedziałem, że ten, żeby wziął i jak będzie dobry, żeby zdecydował, ile nam da. I gave you four. Okay. It's good.
Okay, thank you very much. But thank you. Thank you. We hope it will be fine to go up. Okay, thank you, sir. No i tak oto zarobiliśmy kolejne 4, czyli mamy 11. W tym czasie, kiedy chłopaki próbowali sprzedawać donaty, dziewczyny wpadły na pomysł, by po prostu zamienić donaty za bilety, co pozwoliło zaoszczędzić mnóstwo czasu, no bo nie musieli sprzedawać donatów kilku osobom, tylko oddali je po prostu pracownikom i dostali bilety na górę. W tym samym czasie mijały dziesiątki minut i drużyny próbowały rozwiązać zadanie z dyskietką. Co ciekawe, zieloni trafili do tego samego miejsca co niebiescy. BC Shop, czyli nazywa się Omikron, jak ten wirus, fajnie. Proszę, żeby to było otwarte. Ale to jest pusto. Do 8 sierpnia jest albo zamknięte, albo jakby jakieś takie, wiecie. No niestety, los nam dzisiaj nie sprzyja. Na ich nieszczęście niestety, ale nikt nie otworzył drzwi. Ale do tego punktu zbliżała się kolejna drużyna. W ogóle, jak to jest możliwe? Omikron, tak. Ja jak to się uda. Uda się, teraz się uda. Okay, so maybe you can help us. Oh. Dobra. Hello. We have any device. Yes? Check it. No, you don't have it. No ale niestety, żółci natrafili na inną panią, która nie była w stanie im pomóc. To było dobrą decyzją jednak, zniszczenie tamtego. Tak, bo nikt nie będzie miał. Jak my nie możemy mieć, to nikt nie będzie miał. Tak. It would be awesome if you would. Yeah. Okay. Is that a problem? Oh my god. Okay, thank you very much. That's perfect, thank you very much. Thank you so much. This is for you. Udało nam się zamienić ubraniami w domu. Robiliśmy o tym. Ja! Może być tu problem mimo wszystko z tą dyskietką. I zastanawiamy się, co po prostu zrobić. And this is really vintage thing, I don't know. Do you have maybe computer with this? No. Do you have something to open this? No. No niestety, panowie bardzo mili i uprzejmi, ale nie ma czegoś takiego. No i drużyny traciły mnóstwo czasu na próbę zrobienia zadania z dyskietką, a w tym czasie czerwoni właśnie dojechali na górę do celu. Robią dyskietkę, której nie zrobią przez 5 godzin. Wow, patrzcie to! Ej, no patrzcie, tu ma ktoś dom. Ej, tak, to jest po prostu, tu wychodzi sobie chyba, jest stacja. Ale czas! To jest... Ej, teraz tunel, o nie. Ej, dobra, Kasia chyba trochę... Mi się nie podobało. Ja patrzcie tu! Nikt nie wiedział, jaka będzie kara czasowa za niezrobienie zadania z dyskietką, dlatego drużyny cały czas próbowały zrobić ten challenge. Ty autem minuta albo dwie minuty na prawej ścianie biblioteka. To są jakieś komputery? Okej. Nie mają tu tego, chodźmy. To jest fest trudne. To jest zapomniana technologia, tego nikt nie używa. Ej, dobra, restauracja, szukamy. Szukamy kafe. Ej, tu jest chłodniej w ogóle, czujecie? Nigdy, tu już nie jest tak gorąco. Ale nie widziałem lepszego widoku. To jest najlepszy, jaki widziałem w życiu. Ej, dobra. Widok jest chory. Czerwoni szukali restauracji na szczycie góry, a w tym czasie zieloni dojechali na miejsce i również żółci zbliżali się do celu. Dobrze, jesteśmy w Braunwald, wysiadłem, my stoimy tutaj kamperem. Nie wiemy natomiast, gdzie jest kafejka. Lesse Cafe. It's up on the mountain. It's on the mountain, okej. Okay. Trzeba wjechać kolejką, która kosztuje 40 franków. Kamper. Friza, Przemka, już tutaj stoi na parkingu. To, te zadania są takie typu, że ty się już chcesz poddawać, bo wiesz, że nic nie daje rady. Ciężka sprawa, no. To give you donuts, we only need one ticket up. Yeah. Okay. Yeah, you can oh buy it for God. Us. Oh my God, you're the best person we met today. Thank you so much. It's all for you. Yeah. Thank you so much. We are looking for Lesse Cafe Kultur. Along the street. Here, okay, thank you. Ostatnia prosta. Moi drodzy, słuchajcie, dla was mam kolejne zadanie, ku do tego płyta. Okay. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Witajcie ogólnie w miejscowości, w której nie ma ani jednego samochodu. Nic tutaj w ogóle nie może jeździć. No właśnie. Gratuluję, że wam się udało tutaj dostać. Nice. Czytajcie i lećcie dalej. Powodzenia. Nie mogę wam tego niestety zdradzić. Piersi. Płytka będzie łatwa. Waszym zadaniem jest odczytać hasło zapisane na płycie CD. Za niewykonanie tego zadania również nałożona zostanie na was kara. W jakiej formie wie tylko to wujek Łuki. Po wykonaniu zadania udajcie się na miejsce finałowe, które znajduje się na Campeggio Ale Censo, Szwajcaria. Drużyna żółtych nie ukończyła jeszcze żadnego zadania, dlatego stwierdzili, że właśnie na tym się skupią, mimo że byli bardzo blisko celu. Don't know what is on the disc, so never push. Musimy jeden challenge zrobić, bo nam pierdolą 2 godziny i będzie kapitla. Just in the door. Just in the hallway. Oh. Yeah. Just here. Oh, thank you. Thank you. We can swap back now. Oh, okay. This is good for my son. Yeah, it's very nice. Wow. Ale się udało ledwo co. We have to go to someone's house, change our t-shirt. Sorry, but it's ridiculous. Yes. But this is our last chance. Yeah. Okay. Yes, thank you very much. Yes, it works.
Super, these are the best sweets from Poland. And this is, udało się mi, kurde, udało się. We are traveling all the Europe and now we have challenge to read this disc. Read. Do you have computer? Read it? I think, yeah. Yeah, it's it, this is yes. It. Click this. Okay. Yeah, this, click this. And there is our password. We have to write it. Maybe do you know what does it mean? Schmetterling. Yes. Yes, it's a butterfly. Butterfly, as Motil. 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 Yeah. All this is a race with other groups. Ah, okay. Okay. They have to do the same. Okay. And yeah. So and probably another group will come. Probably. Probably. Okay. We can give you for. Thank you very this much. Is, this is our product in Poland. Yes. Have a great day. Thank you very much. But we don't have money, and your colleagues from downstairs give us the billet. Of yes. Course. Yes. 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 For you. Thank you. Jesteśmy ciężkimi królami, ciężkimi. Thank you. Thank you very much. Proszę Państwa, donaty ekipy, jak widzicie, załatwiają każdą możliwą rzecz. Czerwoni zjechali już kolejką na dół, podczas gdy zieloni cały czas zbierali pieniądze, bo potrzebowali kupić bilety, by wjechać kolejką do góry. O, patrz, kogo tu mamy. O proszę, siema. Co tam? Dwa napoje ekipy, obydwa smaki. Za darmowe opuszczenie parkingu. The same brand, our brand. Thank you. This is strawberry. Thank you. You give me this. Okay, very good. Voila, you can go one. Thank you very much. I mamy załatwiony darmowy wyjazd. Super, lecimy dalej. Braunwald is on the top of the hill. Braunwald jest na górze i my tam nie wjedziemy autem. To jest tylko na wjazd do góry, to nie jest na zjazd na dół, więc ktoś będzie sobie musiał ogarnąć góry, zjazd na dół. Zieloni kupili bilety i wjechali kolejką do góry, a w tym czasie drużyna żółtych przyjechała na miejsce i wpadli na pomysł, by zamienić donaty na bilety. Could we give you the whole pack of donuts for the tickets to go on the ride? How would you like to go to Braunwald? Yeah. It's only for you, for one person. For two, please. Thank you so much. Jesteśmy trzecią grupą, która tutaj prawdopodobnie jest, więc może uda wam się wrócić jakby od razu. There was already a group of yeah, people. Yeah, and they were there. They wanted to go to there. Miejmy nadzieję, że nie wszyscy musimy być tam, bo wtedy przypało, bo nawet nie mamy jak się skomunikować. Yes. Kolejne zadanie, w środku informacja, a to dodatkowy challenge, który może się okaże prosty. Powodzenia. Waszym zadaniem jest odczytać hasło zapisane na płycie CD. Będziemy stopowali drużynę, która była przed nami, czyli drużynę Freeza. Ale jeszcze nie teraz. Macie rozwiązane zagadki? Nie powiem. Ale w ogóle czemu pojechaliście w dwójkę, a nie w czwórkę? Bo nie jest tak napisane, że full. Właśnie. We have very good donuts. We have down to go down with the train. Interesting. Okay. Thank you so much. Cztery franki. Mam cztery franki. Dziękujemy bardzo. Tak. Potrzebujemy jeszcze 10 franków. Ten ziomek z a zapytasz tego pana stąd, bo oni słyszeli o tym challenge'u. Tego? Tak, a dobra. Zieloni trafili na tego samego pana co czerwoni, który pracował w sklepie sportowym i pomógł im z płytą CD. A w tym czasie żółci trafili do restauracji, która była celem. Tutaj koperta, tutaj płyta do tego. I życzę wam powodzenia, lećcie, tak? Maybe you would want to buy a donut for like one franc. Thank you so much, you're really helping us. Powiem wam, że jestem strasznie zestresowana, bo to nam faktycznie nas mocno opóźnia i jest ciężej. Ale jest dlatego działajmy. Zieloni cały czas próbowali sprzedawać donaty, co zajmowało im naprawdę mnóstwo czasu i przez to wszystko nie zdążyli na kolejkę, a jeździły one co 20 minut i prawie się poddali. Strasznie ciężko było stąd wrócić i się trochę wzruszyłam. Straciłam totalnie wiarę w to, że jeszcze ludzie jakby mogą nam tutaj pomóc. I podeszliśmy do pań, po których totalnie byśmy się nie spodziewali. Że mogą nam pomóc i pomogły nam i nawet dały nam więcej pieniążków. Dziewięć. Jeszcze sobie kupimy jakieś tak, przyznacze? Za parking zapłacimy. Strasznie mnie boli to, że się nie załapaliśmy na ten poprzedni, strasznie. Zieloni tak długo zbierali pieniądze na bilet, żeby wrócić kolejką na dół, że żółci zdążyli ich dogonić. We got here with donuts, because you have donuts. Okay, all of this, yes. Oh, thank you very much. Idziemy do nich? Szybko poszło. Jeszcze tutaj nie byliście, nie? Roku, dajemy twojej drużynie 100 euro. 100 euro to jest nic. Za to, co znajduje się... Ile ta wiadomość jest cenna? 1000 euro. 150 euro. Nie płacę, to 200. 600 to jest minimum. Okej, 400. Nie. Okej, znajdzie się. Here you are. Thank you so much. Thank you very much. You have 24. We have 24.
four and donuts. Can we just give you... Give me two or three. Yes. Can I give you... Oh, thank you. Dobra. A następny adres jest w Szwajcarii na południu. Jedzie się tam 2 godziny i 40 minut. Obliczyliśmy, że frizoluszki są tak 40 minut przed nami. Zastanawiam się, czy nie zrobić stopa na frizach. Myślę, że nic nam to nie da, bo nie pojechali dawno bardzo, bardzo dawno temu. 40 minut, godzina. Więcej. Ja myślę, że nam to nic nie da. Ale mortalciów też nie będzie nam coś dał, no bo jesteśmy przed nimi. Wyścig trwał najlepsze, a czerwoni zostali zatrzymani kartą stop? Wkrótce się to wszystko wyjaśni. Yes, please, I can help you. Yes, you're the best. Like butterfly. Oh. Thank you so much. Trzy drużyny zmierzały już do finałowego miejsca, a żółci jako jedyni wybrali inną trasę, bo może zaoszczędziliby przez to czas. Tymczasem niebieskim udało się dotrzeć do miejscowości Brown. Dobra, ej, to oni są godziny przed nami, tak, no. Mocni zawodnicy, jak oni to robią? W tym momencie dla was kolejny challenge. Yeah, I know your problem. Yeah. Yes, and can you help us? It's the same place. Yeah, everybody comes here. You know what Schmetterling means? Yes, it means butterfly. Yes. Na górze spotkaliśmy z Faustion i próbowali nas baitować, że trzeba całą drużyną, my się nie daliśmy. Drużyna czerwona z ogromną przewagą zbliżała się do miejsca finałowego. Szło im naprawdę dobrze, pytali się o drogę, co powodowało, że jechali cały czas prosto do celu. Nie mieli dyskietki? No to lecimy! Jedziemy i wybraliśmy dłuższą drogę, bo na tamtej był korek i istnieje szansa, że ten korek będzie się wydłużał i wtedy wyjdziemy na prowadzenie. Ja pierdziele! Wow. Dawaj ją do bagażnika, dawaj, pakujemy krowę! Ciekawe, ile punktów dostajemy. Patrz, Rudy. Przepraszam, czy może pan ma Google Mapsa, żeby sprawdzić drogę? Wie pan, czy dobrze jedziemy? Pokazuję ci przecież. 17, tak? Dobrze? Dobra, dzięki wielkie. No, problem polega na tym, że zaczęłam prowadzić, wyjechałam do Włoch, przypadek. Puścita! Nie no, co jest grane? To mamy chyba źle pojechaliśmy, chyba jesteśmy we Włoszech. Szwajcaria jest podzielona, jest region Szwajcarii, w której jest po niemiecku, się gada po francusku, po włosku i po prostu jesteśmy blisko granicy, dlatego myślę, że... Dobra, okej, okay, tak może być. To jest nasza mapa i odznaczamy za chwilę po kolei punkty i to jest takie satysfakcjonujące, że to nam wychodzi. Let's go! Let us pass for free donut! You're helping us to win a race. Daj całość! Yeah. Masz, daj całość! Thank you very much! Catch! 43 był teraz jazd, czyli następny zjeżdżamy, kochani. Wszystkie drużyny zmierzały prosto do celu. Czerwonym do niego zostało w ogóle jakieś 5 minut. Ostatni zjazd. A tymczasem niebiescy wpadli na pont. Używamy karty stop. W tym momencie będziemy używać. I wiemy, że drużyna Bartka i Hani, jeśli wybierzemy ich, to na 90% przyjedziemy przed nimi. Kto nam dał stop? Tak. Tak? Tak. Kto? Kto nam dał stopa? No to my 2 stówy. Aaa, lecimy tu. Więc to jest wojna. Ja tej drużynie dzisiaj wypowiadam oficjalną wojnę. Jak widzicie, tutaj jest cel, bardzo blisko niego są żółci. Pewnie zastanawiacie się, gdzie są czerwoni. No właśnie, myślę, że oni też się wtedy zastanawiali. Cofnijmy się o kilka minut. Okazało się, że czerwoni źle skręcili, a autostrada, na którą wjechali, nie miała zawrotki. Musieli jechać ponad 60 km. Ale wojna, ale jestem pod wpływem. Idziemy ich niszczyć, Idziemy ich dojechaliśmy! Jesteśmy pierwsi, stary. Żółci przez to, że byli blisko celu, dogadali z organizatorami, że mogą do niego dojechać, a do ich czasu po prostu dodadzą 30 minut za to, że dostali kartę stop. Gratuluję! Byliście pierwsi, dlatego schodzę z wami. O! Szkoda, że mamy kartę stopa, ale to jest najlepszy news ever, że dojechaliśmy tutaj jako pierwsi. Czyli to jeszcze znaczy jeszcze większa wojna. Dojechali zieloni! Dopiero. Czyli Faustyna? Jak tu się nie da dotrzeć po ludzku? Chciałby, Ela. Ej, może będziemy drudzy. Ja pier... Gdzie? A gdzie pokazujesz? No tam pokazujesz. Prosto! Co? Wy jesteście pierwsi? Tak. Tak. Nie, my jesteśmy pierwsi, bo oni mają kartę stop. Ale dowiemy się, kto nam dał. No właśnie, pamiętacie o czerwonych, którzy niby dostali kartę stop? Oto wyjaśnienie, dlaczego organizatorzy myśleli, że tak się stało, a w rzeczywistości nikt im tej karty nie dał. Z Tomkiem gadali, że chcą dać kartę stopu na czerwonych, że chcą. Ale byli we dwójkę, więc powiedzieli coś takiego: dobra, może im damy za 40 minut, ale zejdziemy na dół jeszcze uzgodnić z Natalką i ze mną. Będziemy stopowali drużynę, która była przed nami. A jeżeli nie macie jej przy sobie i nie możemy jej w tym momencie, że tak powiem, wam zabrać, możecie zadzwonić do wujka Łukiego, on skontaktuje się z drużyną. Dobra. I oczywiście dostaną stopa. On zrozumiał, że my dajemy, nagle dostajemy od Zuzy, no już jest karta od zielonych, stopu na czerwonych została dana, a my co jest... To jest w ogóle nieprawda. Po około 40 minutach walki przez czerwonych na autostradzie, na której się nie dało zawrócić, wreszcie dojechali na miejsce. Ale byli naprawdę wkurzeni. Ty! Gdzie mam jechać? Ja nie wiem. Obsługa! No ale gdzie mam jechać? Ja nie rozumiem, każdy tak no będzie... No skręcaj, że tu... No
Koniec! Koniec! Toś! My przyjechaliśmy 10 minut temu. Informacja dla was, nie macie karty stopu, odliczymy wam 30 minut. Czyli tak. Wygraliście. Wygraliście. Nie wiadomo. Skupię! Nie ale mamy. Ja po zaraz Jezu, byśmy tu 19.30, ale źle skręciliśmy i wpierdliśmy się na autostradę, której nie dało się zawrócić. Jak było 7 minut, że tu macie dojechać, ja poszedłem tam na głaz i stałem tam godzinę. A my jesteśmy always second. Always always. O kurde. Wszyscy są. O nie. Czy karta stopu od was poszła? Okej, czyli mamy wojnę. Od dziś. Nie. Mamy wojnę oficjalnie. Pomagaliśmy dwa razy za darmo. Pomagaliśmy wam jeszcze i mówiliśmy, że oni słuchani na donaty. Musicie sprzedać donaty. Tutaj kupujecie bilet, potrzebujecie 24 korony. A poza w plecy będzie stętka. Koniec. Wojna oficjalna. Nie tłumaczcie mi, już jest koniec po tłumaczeniu. Bo nie jest jeszcze tak, że będą jeszcze czekają nas kary minutowe za niezrobienie dyskietki. Ale dokładnie, jeszcze wyniki nie są znane, ponieważ przed nami kary czasowe za niewykonanie zadań. Na przykład zadania z dyskietką, które zrobili tylko niebiescy. A więc pora na wielki finał trzeciego odcinka. Ulala, bo ja tutaj dużo jest pieniędzy. To jest wszystko zależne od tego, ile wykonaliście zadań. Ze względu na to, że jesteśmy w Szwajcarii, nie było z nami kontaktu, to spowodowało pewne nieporozumienie. Drużyna Czerwonych otrzymała karę stopu 30-minutową, która nie była przyznana. Więc wam od czasu odejmiemy pół godziny. Bardzo fajnie. Super sobie zjedliśmy. Super była ta przerwa, ogólnie zostaliśmy, zjedliśmy. Było super. Pierwsi będą ostatnimi. Zawsze tym jak tak się dzieje. Czy ktoś rozwiązał zagadkę z wymianą ubrań? Tak. Wszyscy. Gratuluję. Ja powiem wam, że nie mogę się doczekać akurat tej atrakcji, jak to wyglądało. Czy ktoś nie rozszyfrował płyty? Płyty czy dyskietki? Płyty. Wszyscy mają płytę rozszyfrowaną. Tak. Najtrudniejsze zadanie. Czy ktoś rozszyfrował dyskietkę? Tak. Po 150, a po 150. 150. Szybko. Nie daje. Nic nie daje. To jest honor tego, że jesteśmy jedyni. Sami to bierzemy. Trzeba przyznać, że to zadanie naprawdę było ekstremalnie trudne w Szwajcarii. Ono było łatwe, gdybyś miał napęd dyskietek. Tak. Za zadanie z dyskietką było 300 euro, to jedna grupa, więc nice. No, to by się wszystkie zadania rozwiązaliście, zarabiacie 400 euro. Dziękuję bardzo. Nice. Dyskietka mega mocna. Proszę bardzo. Dziękuję. I proszę bardzo, gratulacje. Dziękuję. Ale co jest śmieszne, to jedyny team, który kupił ten czytnik i tak zrobił to. No, to jest mocne. Zarobiliśmy na was wszystkich i jeszcze zrobiliśmy jako jedyni to zadanie. Przed nami wielki finał. Przypomnijmy sobie tylko, jak wyglądają konta drużyn, bo jest to bardzo istotne. Drużyna Czerwonych 6400 zł, do tego mają 3 przedmioty: podstawkę, tajemniczą kopertę i mąkę. Na trzecim miejscu zieloni 6700, dwie karty stop i dyskietka. Miejsce drugie żółci 7000 zł i karta biorę. No a na miejscu pierwszym z największą kasą są w tym momencie niebiescy 8500 oraz latarka. Podam wam finalne czasy, wykluczając już aferę z kartą. Dowiedzieliśmy się też, że kara czasowa za niewykonanie zadania jakiegokolwiek, na przykład z dyskietką, to było 30 minut. Miejsce czwarte, drużyna żółtych. Brawo, przyjechaliście pierwsi. Ale 9 godzin, 3 minuty, 34 sekundy. Proszę bardzo. Dziękuję. Ile? Uwaga. Stóweczka. Jak zwykle. Dobra. Miejsce trzecie, drużyna zielona. Brawo. O około 20 minut szybciej. Dobra. I teraz uwaga. Jaki wynik będzie, no to myśmy dzisiaj mieli... Ale i tak gratulacje dla was, bo naprawdę dyskietka to zasługuje na miejsce pierwsze. Szczerze, jeśli my będziemy pierwsi, to beka to. To jest beka koniec. Różnica to są... Około 3 minuty. Przy 9 godzinach. Czekajcie, ja sobie tylko sprawdzę. Tutaj mam 300 euro, a tutaj mam 400 euro. I proszę bardzo. A przed wami czasy drużyn po wszystkich kalkulacjach. Niesamowite, że byliśmy tak blisko siebie czasowo podczas wyścigu, który trwał tyle godzin. Naprawdę. Ja niestety muszę wam 200 zabrać. A komu chcesz zabrać? No Michowi. Weź to. O, proszę. Dziękujemy. Brawo, super wyścig. Brawo, naprawdę. Jak myśmy pierwsi. To jest nierealne. Szczerze, nam się nie należy. Trochę się nie należy. No. Byliście wygranymi, a zostaliście przegranymi. Żeby wam nie było nudno, to jest wasz dzisiejszy lokator na noc. Okej. Podwójne zwycięstwo!